Czuwaj maranata. Witam Was serdecznie w zborze w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie jak co tydzień spotykamy się na studium Pisma Świętego. Dzisiaj temat: śmierć w grzesznym świecie. Zapraszam. W dniu Związku Harcerstwa Adwentystycznego są ze mną moi przyjaciele, druch i druchenki, którzy z którymi spędziliśmy niejedną zbiórkę, nie jeden obóz, jest Druch Na Gosia, druh Wasili, Druch na ola, a ja jestem Błażej i będę prowadził to studium. Otwierając Biblię, poprosimy Pana Boga o jego mądrość. Panie Boże, dziękujemy Ci za dar życia. Za to, że jesteś kochającym Bogiem, za to, że mamy możliwość studium Pisma Świętego słowa, które nam dałeś. Otwórz nasze umysły, nasze serca, żebyśmy przyjmowali Twoje słowo, żebyśmy je rozumieli. I zgodnie z, z tym, czego od nas oczekujesz, żebyśmy go, mieli taką gotowość, żeby zgodnie z tym postępować. Niech Twoje imię będzie uwielbione w tym studium. Amen. Amen. Śmierć w tym świecie. W poprzednim tygodniu uczyliśmy się o tym, jak doszło do buntu w całym wszechświecie. Teraz będzie o tym, jak ta, ten bunt i śmierć zawitała w naszym świecie. Natomiast, kiedy Pan Bóg stwarzył całą Ziemię, nie mówił nic o śmierci, mówił, że wszystko jest bardzo dobre. Tak zastanawiam się, kiedy chodzimy do lasu, kiedy obserwujemy przyrodę, widzimy, że cały czas jedne organizmy umierają, dzięki temu, że umierają, to mogą się nimi pożywić drugie organizmy. Kiedy te drugie organizmy umierają, mogą się nimi pożywić grzyby. Yy, ta śmierć jest tak bardzo obecna w, nas... w tej przyrodzie, że chyba sobie nie wyobrażamy już życia bez tej śmierci, w, ży... w świecie bez śmierci. Czy sobie wyobrażaliście sobie kiedyś, jakby to było, gdyby nie istniała śmierć na świecie? W obecnych warunkach trudno by było sobie to wyobrazić, ze względu na to, że nie wyobrażam sobie nieśmiertelność, kiedy wokół jest, są choroby, kiedy wokół jest niesprawiedliwość, ból, cierpienie. Przy takich warunkach sobie tego nie wyobrażam. I wydaje mi się, że też jakby nawet gdzieś tam marzyć, to trudno mi na przykład wyobrazić sobie moją babcię, która jest młoda. Bardzo bym chciała. Ją taką zobaczyć, i tam w przyszłości mam nadzieję, że rzeczywiście się spotkamy. Natomiast na chwilę obecną naprawdę mi jest trudno w tym świecie wyobrazić, żeby była ta nieśmiertelność. Byłoby to męczarnią dla nas jako ludzkości. Myślę, że jak my podchodzimy do przyrody, jakichś gatunków, zwierzę, a... Może tak, naprawdę nam jest ciężko to wyobrazić, że naprawdę nikt nic z nich nie umiera po tym, że tam, żeby inni pożywili się tam, czy tam, bo tak musi być, bo mamy ten porę roku różne, ale kiedy myślę, podchodzimy do ludzi, jak ja, nie wiem, widzę swoich rodziców, którzy już starzeją, to chcę, żeby oni zostali takimi, kiedy ja ich widziałam, jak byłem małym, jeśli chłopakiem. Kiedy ja widzę swoje babcy, albo widzę na zdjęciach, albo kiedy przyglądam zdjęcie, nie wiem, swoich znajomych, jakichś znajomych ludzi, albo tych, których oglądam, których już nie ma ze mną, to chcę, żeby tej śmierci nie było i wyobrażam siebie, że jak to jest fajnie, kiedy nie ma tej śmierci. tak? Ale odnośnie przyrody, to tak, myślę, że to jest ciężko, naprawdę ciężko zrozumieć, jak wtedy to musi wszystko działać, jak nie będzie tej śmierci bo jak wtedy tam no nie wiem rozmnożają się te jak tam robią te połowania, bo ich za dużo bo muszą tam jakoś regulować bo tam nie wiem za dużo dzików mamy bo mamy za mało tam nie wiem tych e, wilków bo oni tam potem niszczą wszystko i sami potem nie małem już jakby wychodzi to jego jedzonko i potem tam no sami siebie jakby wybijają tak? że jakby od tego będą to też będzie śmierć tego my do końca tego może na Ciężko naprawdę zrozumieć, a kiedy doty dotyczy to ludzi, osób, jakichś bliskich, czy po prostu osób, których widzisz, to naprawdę jest. E jakoś możesz wyobrazić. Byłoby fajnie, jakby wszystko to byli zdrowi, wszyscy mieli ręce, nogi, dobry umysł i dobrze wyglądali jakby na młodo. Mamy. Tą historię, którą właśnie, za którą za chwilę będziemy studiować, e, historię upadku pierwszych ludzi i pojawienia się śmierci, e, śmierci na naszym świecie. Natomiast, e, zanim jeszcze ją otworzymy, niektórzy ludzie mówią, że to jest tylko taka przypowieść, taka alegoria, e, że tak naprawdę to, 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 co tutaj za chwilę będziemy czytać, że to się nie wydarzyło, że to jest taka tylko ilustracja, taka bajka. E, Jak byście odpowiedzieli takiej osobie? E, czy powiedzieli, jakbyście je próbowali przekonać, do tego, że faktycznie te rozdziały, drugi, trzeci księgi rodzaju rzeczywiście się wydarzyły dokładnie w, takiej, w takim kształcie, jak to jest, zostało to opisane w Biblii? Myślę, że jak my bierzemy, że to jest alegoria, to ja nie bierzę wszystko tak, bo niektórzy były, że to jest jak tam przypowieści, czy może naprawdę było tak alegoricznie, gdzie Jezus mówił. To, to jak my logicznie podchodzimy, to rozumiemy to, ale jak my bierzemy, że to było alegorie, to cała wtedy Biblia jest alegorią. A jak my bierzemy tak, że Biblia jest bardziej jest alegorią, no może tam jakiś z narodu izraelskiego trochę to historycznie, ale też tam może nie, nie do końca, może to jest też jakby tam uważałem, że to jest bajki, to wtedy, jak tak pomyśleć logicznie, to w co wtedy my wierzymy? tak? Wierzymy w te nauki ludzkie, Czyli wierzymy, że to naprawdę wszystko zrobione i Pan, pan Bóg panuje na całą historię. Jak mówi, wtedy wbliżemy jak to alegoria, to wtedy nie ma sensu życia na tej ziemi. Jak to mu bierzemy jak alegoria, bo naprawdę nie ma sensu, że ja urodziłem się, przeżyłem, stałem tam dorosłym, też, też może być dał, dałem życie nowe i umarłem. I koniec. Nie, nie ma w ogóle wtedy sensu, dlaczego to wszystko wtedy? Nie ma dlaczego i nie można wtedy znaleźć na to odpowiedzi, dlaczego wtedy. To jest, też nam pomaga, jakby, może być, zrozumieć, że to nie jest alegoria, tak? bo my rozumiemy, dlaczego wszystko dzieje się w naszym wtedy świecie, dlaczego jest tak. Czy może są jakieś teksty, które pokazują, czy apostołowie wierzyli, że to były faktyczne wydarzenia? Jest jeden tekst w pierwszym Tymoteusza 2.14, przeczytam go. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Mhm. I tutaj Paweł to pokazuje jako faktał, ten absolutnie historyczny, jest pewien, że tak się wydarzyło. Podobnie zresztą w liście do Rzymian wspomina to, mówiąc, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Także możemy być pewni, że Pan Bóg, dając nam ten opis tego, co się zdarzyło w Ogrodzie 1, dał nam faktyczną relację historyczną. Która tłumaczy, która wiele tłumaczy. Przeczytajmy pierwszą wzmiankę w Piśmie Świętym na temat śmierci, że w zasadzie zapowiedź śmierci, która miała się wydarzyć. To jest drugi rozdział i werset 16-17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznaje dobra i zła, nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. No i teraz, może zabrzmi to śmiesznie moje pytanie, ale podejdźmy do niego poważnie. Czy ten owoc, który, który to drzewo i ten owoc, który ono wydawało w ogrodzie, było zatrute? Dlaczego Pan Bóg ostrzegał ludzi przed, w tym, w tym momencie jeszcze Adama, przed jego zjedzeniem i mówił, że grozi to śmiercią? Myślę, że tutaj możemy też zadać pytanie, jak my mówimy dziecku, żeby ono nie chodziło teraz tam samo, nie, nie, nie szło gdzieś, tak? a poczekało tam na nas, czy to jest niedobrze, że dziecko tam, nie wiem, poszło do sklepu, tak? Czy to jest jakby przestępstwo, że dziecko poszło do sklepu? Nie, nie jest przestępstwo. Tylko jest to, że my prosiliśmy, żeby ono nie chodziło samo, a tylko z, z nami, tak? Tam z rodzicem. Bo to jest pokazane, pokazane to jest przestępstwo jak nieposłuszeństwo. I tutaj tak samo, nie owoc jest problemem, a nieposłuszeństwo ludzi, którzy nie posłuchali, że Pan Bóg prosił ich, nie róbcie tego. No, poza nieposłuszeństwem, ja bardziej bym weszła w taką sferę jak zaufanie. Że y, dzisiaj też się zmagamy z pewnymi y, takimi sprawami, y, czy to w, y, z tematami, które są zawarte w Piśmie Świętym, czy również w relacjach międzyludzkich, y, ale to skupiając się właśnie na tym, co jest w Piś z Piśmie Świętym napisane, też wydaje mi się, że y, mogło to być też y, jakby y, z tym owocem też było związane, że Bóg. Y, Chciał, żeby człowiek ufał, tak? Że Bóg chciał, żeby człowiek ufał Mu, jako stworzycielowi, jako ojcowi, tak? I wydaje mi się, że tutaj chodziło o ich relacje między człowiekiem a Bogiem. I teraz też wydaje mi się, że wiele rzeczy, które są zawarte w Piśmie Świętym, których wydaje mi się, że nie do końca też może i rozumiemy, przynajmniej ja nie wszystko rozumiem, ale muszę podchodzić do pewnych spraw z wiarą, tak, dlatego, że człowiek nie wiedział, co to jest śmierć. Podejrzewam, że mógł rozmawiać gdzieś tam z Bogiem na pewne tematy i myślę, że jak i Ewa, tak i Adam mogli zadawać takie pytania, tak? Co tam się wydarzyło? Przecież się nie bali Boga. Dlaczego nie możemy z, z tego drzewa jeść? Tak sobie to wyobrażam. Natomiast nie mając pojęcia, co to jest śmierć, co to jest dobro i co to jest zło, ta ciekawość jednak zwyciężyła, ale chodziło raczej o, o tą relację, to zaufanie względem Boga. Ale myślę, że tu może taki trochę poruszyć też taką rzecz, że często uważam, że tak, myślimy, że Adam i Ewa były jak małe dzieci, tak? Taki, który tylko zaczęli chodzić taki nie, nie, był niemowiący, nosi, nosili jego, a tutaj opon już pobiegł i jemu mówił: nie, nie, nie chodź tam, on tam pobiegł, tak, nie dotykaj, bo to jest gorące, a on to dotknął. No i to tak poznaje świat jakby. Mm, a tu my widzimy, że jakby oni stworzony dorośli. nie wiemy do końca też ile czasu oni już yy, mieli, myślę, że no nie było tak, że to nie wiem, w, jakby tak w niedzielę oni byli stworzeni, w sobotę przeżyli, a w niedzielę już zgrzeszyli. No, jakby to może tak nam wydawać się, tak, ale myślę, że oni już byli naprawdę dorosły, bo jakby oni byliby jesi jak dzieci, to też my widzimy takie przykłady, nie wiem, z Biblii, gdzie jakby Pan Bóg, no, jakby inaczej podchodził do tych ludzi, którzy nie do końca może mieli całą wiedzę, żeby ich nauczyć, tak, i nie od razu ich jakby wydać tam, no nie wiem, żeby oni tam na śmierć, tak? Bo im jakieś jeszcze szans, żeby może im tam wytłumaczyć, jak oni nie wiedzieli. A tu widać, że on, oni widzieli, tak? Co oni robią. Tylko może ta czasami taka nasza chęć, to jest, można powiedzieć, że w naszym życiu też dotyczy, których jak nas, adwentystów, których znamy naprawdę, dla nas otwarto cała prawdę w Biblii, my grzeszymy, tak? Bo nasze, jakaś, nasze jakieś zachcianki, czy jakieś może nam coś podoba się i my zaczynamy jakoś to szukać, jak tak, żeby obejść te zasady Boże, żeby to wykonać, tak? A potem jakoś tam, nie wiem, jest nam przykro, że tak wyszło, no ale już my poddaliśmy na to, tak? Hmm. Mówiąc o drzewie poznania dobra i zła, z którego miała z tego owoc miał. Z spożycie, miało dowodzić braku zaufania, tak, nie miał do, dowodzić nieposłuszeństwa, jak tutaj powiedzieliśmy. E, też było jeszcze jedno drzewo, w, takie szczególne w, e, w ogrodzie. Możesz go przypomnieć, jakie to było drzewo? E, pierwsza mojżeszowa, rzeszowa 29. i sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo, przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia. Oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Czyli było drzewo dobra i zła, poznania dobra i zła oraz drzewo życia. Mhm. Tak, i później już po upadku, tutaj, który może wyprzedziłem trochę fabułę, natomiast po upadku też tutaj Pan Bóg kazał wypędzić człowieka od tego drzewa życia, żeby nie zjadł tego, tego owocu i nie żył na wieki. I podobnie chyba tu jak z tym drzewem poznania dobra i zła. Sam owoc z drzewa życia. Bym powiedział, że nie miał chyba jakichś szczególnie magicznych własności sam z siebie. Zresztą to Pan Bóg jest tym, który jest przedstawiony w Biblii jako jedyny, który, ma, który jest wieczny, który jest nieśmiertelny i pokazany jest jako ten, który tego życia udziela. Później troszeczkę mamy, mamy jeszcze opis tego drzewa życia w księdze objawienia i widzimy, że ono czerpie tak, z rzeki, która wypływa też z stronu baranka. Także spożywanie z tego drzewa życia też było jakiegoś rodzaju potwierdzeniem łączności z Bogiem, potwierdzeniem tego, że siła pochodzi od Boga. No właśnie. Czy ludzie. Będą chcieli ufać Panu Bogu, czy będą chcieli być Mu posłuszni, czy będą chcieli być z Nim w łączności, czy nie? O tym za chwilę się dowiemy. Zatem przeczytajmy początek rozdziału trzeciego. To przeczytam. Pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział od pierwszego do szóstego wersetu. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie... Że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do zjedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania, dla zdobycia mądrości. Dobrze, to tutaj może zatrzymajmy się. Eee, mamy opis, że przychodzi wąż, mówiący wąż. W, ap w, ap w apokalipsie później szatan jest nazwany wężem e, starodawnym, co może nam jakoś e, naświetlić, kto tam do, rzeczywiście do, 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 tej kobiety, e, do tej kobiety przyszedł. No i e, mówi jej pewne, e, pewne rzeczy. Podsumowując krótko, z, z, zachęcając, żeby ten owo, tego owocu jednak e, skosztowała. No i e, czy... Czy pan był wystarczająco tutaj ostrzeg ludzi? Czy nie mógł tego owocu jednak zrobić jakiegoś brzydkiego, jakiegoś nieatrakcyjnego, yy, śmierdzącego być może? Czy musiałoby być to rzeczywiście takie ładne te owoce? Yy, jak oceniacie tutaj tą. Yy, yy, czy kobieta miała szansę się tej pokusie oprzeć? Czy, e, czy faktycznie te słowa bywa z, e, b, były na tyle zachęcające, że rzeczywiście e, powinna ona zjeść? Oczywiście, że miała wybór i mogła nie skorzystać z tej oferty węża, czyli szatana. E, natomiast wydaje mi się, że tutaj, e, tutaj kwestia jest jeszcze taka: manipulacji, bardzo ogromnej manipulacji węża. A szatana, którą tutaj wykazuje w ogóle w podejściu takim do tej kobiety, od czego zaczyna i tak dalej, czyli w jaki sposób zainteresował ją w ogóle i rozmową, i, i sposób w jaki się wypowiadał, jak ją zachęcał do, do odpowiedzenia nawet. Bo nie tyle on, nie, nie tyle on odpowiada na te pytanie, jak wyciąga pewne odpowiedzi od kobiety. I mm, Zasiął na pewno bardzo dużo wątpliwości i podstawową taką rzeczą, która też jest osobiście dla mnie też taką nauczką, żeby nie wchodzić w pełne dyskusje albo w pełne sytuacje. Tak? Tutaj ewidentnie przychodzi szatan w postaci węża i próbuje podważyć, podważyć autorytet, prawdomówność Boga, Stworzyciela i, i ona po prostu się temu poddaje. I pokusa, ogromna pokusa, już tam pomijając, że ten owoc był ładny i smakował, to pokusa posiadania mądrości i takiego otworzenia bycia jak Bogiem, czyli gdzieś tutaj szatan bardzo mocno zasiał taką pokusę no, stać się też takim jak Bóg. I, i kobieta temu ulega i no i po prostu za tym poszła. I szatan częściowo mówił prawdę, bo poznała, co to jest dobro, co to jest zło, ale jednak bardzo dużo w tym kłamstwa. Bo Bóg owszem wie, co to jest dobro, co to jest zło, ale Bóg ma jeszcze o wiele więcej umiejętności i o wiele więcej takiej siły sprawczej, niż kobieta, która poznała, co to jest dobro i zło. W sumie to ciekawe, bo to rzeczywiście wąż mówi, że będziecie jak Bóg, i on kusi tą, rozpo, rozpo, rozpościera tą wizję, właśnie bycia jak Bóg, której w zasadzie on sam wcześniej wcześniej uległ. Nie wiemy skąd się w nim to wzięło, nie wiemy, nie, 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 nie potrafimy, nawet nie możemy usprawiedliwić tego, ale faktycznie szatan był tym, który powiedział, że ja wstąpię. Na wstąpie wstąpię, w swój tron wyniosę ponad gwiazdy niebiańskie, że, że, że zrównam się z, z najwyższymi. Rzeczywiście a, a, tym, a, tym kusi, tym, żeby ludzie się uniezależnili, żeby ludzie zerwali tą więź z Bogiem, żeby sami stali się Bogiem. Bardzo ciekawa myśl też, bo gdzieś ten fragment jest zapisany w dziełach Ellen White w historii spawienia szatan ponoć miał taki pomysł, że skoro zwiedzie człowieka, to może mu ktoś się upiecze z jego aniołami i znajdzie łaskę w oczach Boga razem z ludźmi. Rozdział trzeci, werset czwarty. Rzekł wąż do kobiety, że na pewno nie umrzecie. Tymczasem Pan Bóg powiedział, że na pewno. Na pewną rzeczy, tak? Yy, czy Adam z, yy, ze swoją żoną, później nazwaną Ewą, umarli po zjedzeniu owocu, czy żyli dalej? Są, widzimy w, w, w wersecie szóstym, zjadają ten owoc, natomiast w wersecie siódmym yy, jeszcze coś tam robią. Jeszcze otworzyły się im oczy, coś tam poznali, coś zrobili. Czyli co? Kto miał rację? Mm, jakby. Że oni nie umarli. Tylko z jednej strony, jak my wracając tam do drugiego rozdziału e, i do 17, tak? Wersetu tu powiedziano, ale że poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjeżdżniego, na pewno umrzesz, tak? To jest jakby to jest w przykładzie, jakby w warszawskim, tak? I tutaj my myślimy, że no, jak tylko on tam. Tylko tak nadgryz, od razu umarł. Jak my przeczytamy w, 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 w przykładzie gdańskim, to tu napisano tak, ale że wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, wiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz, tak? Powiedziano, że a, tego dnia. To znaczy, że a, nie to, że na ten moment oni musieli umrzeć, ale tego dnia musieli umrzeć. jak my... No, znając tą historię, wiemy, że to wszystko potem wydarzyło się w ten dzień, bo przyszedł do nich e, Pan Bóg rozmawiać. Oni schowali się, bo zrozumieli, że co już zrobili i było śmierć tego dnia. Tylko nie ich, a już ta zastępcza śmierć już była wykonana w tego dnia. To my widzimy z tego, bo w Biblii powiedziano, że potem on im zrobił. Skórzane ubranie. Skąd on jakby w ten to jest tylko musiał zabić zwierzę, żeby zrobić im te skórzane ubranie. I to z tego my wiemy, że tego dnia ktoś umarł. I oni to zrozumieli bardzo dobrze. Ludzie wybrali życie bez Boga? Wybrali. Bun przeciwko temu, co Pan, Bóg, co Pan Bóg dla nich obiecał. Tymczasem jest taki tekst, który tłumaczy chyba zależność istot żywych od Bożej mocy. Czy możemy go przeczytać? No. E, tak, jest taki tekst. Jest to List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, trzeci werset. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Hmm. Podtrzymuje wszystko, jak tam jest? Słowem swojej mocy. Y podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Jest to taki tekst, który wskazuje na to, że Bóg mimo wszystko, że wydaje się, że żyjemy sami z siebie, i tak to w jakiś sposób podtrzymuje nasze, nasze istnienie. No właśnie, wobec tego. Wobec tego, dlaczego ci ludzie nie umarli? To już sobie zadaliśmy to trochę, trochę was i odpowiedział na to pytanie. Wobec tego Pan Bóg zdecydował się cały czas ich podtrzymywać? Cały czas nie, nie odebrać im tego tchnienia życia? Dlaczego tak, ta, tak zadecydował? Dlatego, że zostaliśmy stworzeni z miłości. Po prostu. Okazał nam swoją łaskę. To jest to samo pytanie, możesz zadać, dlaczego Jezus przyszedł i umarł za nas? To mógłby zostawić. Po co, jakby to było w ogóle nas ratować? Nie jesteśmy dobrymi, nie jesteśmy grzecznymi. Cały czas nas ciągnie na grzech, a nie do, nie do Boga. Ale to jest tak, jak Olga powiedziała: to jest naprawdę z, z miłości i tak samo my pomagamy innym. Często jest, że nie mając żadnego zysku, tylko dlatego, że Mamy miłość do innych ludzi, albo jesteśmy, nie wiem, dobrą małżeństwą, bo mamy miłość do, do swojego współmałżonka. Tak samo z dziećmi, my mamy miłość do dzieci, tak samo dzieci do nas, nie wiem, przychodzą do swoich rodziców, bo mają miłość. Bo my wiemy, że Bóg jest miłością. I to wszystko pokazuje, dlaczego w ogóle jakby do tej pory, jeśli idzie ta. Ta wielka wojna, której się zaczęła się tam ponad 6000. tysięcy, jeszcze wcześniej, tak, niż nasz świat istniał, tylko dlatego, żeby pokazać, że Bóg jest miłością i my mamy tą miłość od Niego, żeby to było wszystko zakończyło się ku dobremu, żeby my mogliśmy żyć wiecznie, mogliśmy być z naszym Bogiem, a nie po prostu, że zrobiliście, nie dobrze. To jest. Tak szatan działa, że ja, to wy jesteście ze mną i on nic dobrego nam nie przynosi tak naprawdę. On chwilowo przynosi jakąś, jakąś pociechę, jakąś fajną rzecz, ale potem śmierć. I jemu jest obojętnie, tak? Na nas. I tak często jak widzimy też nie wiem, władcy, czy w ten, czy ktoś jest tam panuje nad nami, też czasami podchodzą tak, że jemu jest obojętnie na swoich ludzi, na, na swoje nie wiem, państwo będzie robić co Jemu jest dobrze. To jest taki, no, może przykład, jakby tak szaton robił w naszym życiu, na naszej ziemi, a Bóg pokazuje, że on inaczej działa. Dlatego może byćmy bardzo być dobrymi, ale On kocha nas i daje nam cały czas szansę, żeby my mogliśmy nawrócić się i mogliśmy zostawić to swoje grzeszne życie i przyjść do Niego, bo Bóg jest miłością. Dobrze, Bóg jest miłością. E, kochał Adama... Kochał jego żonę Ewę. Nie chciał ich unicestwić. Ale mimo tego czytamy o tym, że kiedy tylko spożyli ten owoc, to poznali, że są nadzy. Ukryli się przed Panem Bogiem, zaczęli się kłócić. No i właśnie, no i dobrze, to jeszcze zanim spotkali Pana Boga, ostatecznie przychodzi do nich Pan Bóg. I rozumiem, że Pan Bóg wybaczył im to, co zrobili. No jakoś specjalnie nie proszą o przebaczenie tych wersetów wynika, tylko tylko się kłócą i zrzucają winę jeden na drugiego. Ale wydaje mi się, że Bóg po prostu w swojej łaskawości, wyrozumiałości zupełnie inaczej podchodzi do sprawy. Mhm. A, tak. Za chwilę jeszcze dojdziemy do tej nadziei, jaką im dał. Natomiast jeżeli możemy przeczytać werset 19 z trzeciego rozdziału. W pocie oblicza Twego będziesz jad chleb. Aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mhm. E, wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I choćby nie wiem, jak bardzo człowiek się starał, no to na niektórzy tam potrafią zabalsamować odpowiednio ciało, ale i tak ono się wcześniej czy później zaczyna rozsypywać. E, no i faktycznie obserwujemy tak, że nasi bliscy umierają. To w takim razie, yy, co się stało? Dlaczego, dlaczego w takim razie weszła ta śmierć na, yy, na świat? Czy Pan Bóg w tym momencie, skoro chciał ich ocalić, chciał ocalić Adama, chciał ocalić w ogóle cały rodzaj ludzki, czy w takim razie nie powinien też zabrać tych, tego przemijania, tego rozsypywania się naszego ciała i tego, że w końcu zostaje z nas tylko garść, Garść prochu? No, spójrzmy, bo nie, całkiem niedaleko w Piśmie Świętym już od razu znajdziemy historię o potopie, o Noem. I jeżeli sobie wyobrazić, że człowiek miałby żyć wiecznie przy takich okolicznościach, gdzie degradacja po, po prostu po całości poszła, to trudno sobie wyobrazić taki świat, bo zabijalibyśmy się wszyscy nawzajem. I, I nie byłoby kogo nawet ratować, bo, bo to, co się wydarzyło, że Bóg, Bóg stwierdził, że on żałował, że stworzył człowieka. Ja się, ja się zastanawiam, co takiego musiało się wydarzyć, że Bóg żałował, że stworzył człowieka. Coś fatalnego, coś tragicznego, więc nie wyobrażam sobie tej sytuacji, że człowiek miałby żyć wiecznie. Jak my zobaczymy, nie wiem, a taką rzecz, że człowiek by nie umierał tak, i żyłby wiecznie. Przypomnijmy sobie, może to jest tak, tam te czasy, się do potopu dla nas trochę jest daleko, tam nie wiem, czasy Izraela też jest trochę daleko, a przypomnimy, e, myślę, to tak samo jak dla Polski, tak, że było to, nie wiem, I Światowa, druga Światowa, e, w II Światowej my wie, widzimy takich e, jakby tyranów, tak jak Hitlera czy Stalina, Któryby nie umarliby w swoich czasach, tak? A żyliby wiecznie. Dobrze, może by tam Hitlera by w końcu by no, zabiliby, tak? Znaleźli, jakby tam zrobić. A Stalin niewiadomo, tak? I by to wszyscy, by oni byli, i ten Związek Radziecki by trwał, i te ludzie by cierpieli, no to jest jakby. Nie, nie jest to coś dobrego. I my widzimy, że to jest, bo panuje jakby grzech. Dla nas. Z jednej strony to jest naprawdę żal, kiedy my tracimy bliskich i tam, nie wiem, jakichś dobrych ludzi, ale z drugiej strony to też dla nas jest trochę ratunkiem w naszych, w nasz czas, tak, który my teraz żyjemy i co my widzimy, co dzieje się, tak, to jest naprawdę czasami jest to ratunkiem, że te, bo Dobrze, dobrzy ludzie, my jakoś tak, no, dobrze, żeby żyli wiecznie, tak, ale zły ludzie by też by żyli wiecznie i, i robiliby swoje zło jeszcze bardziej. I, i No, to tak naprawdę powiem, że to jest, jak to niesmiesznie brzmi, ale to jest ratunkiem dla nas, póki nie będzie tego e, nowej ziemi, nie będzie tego wiecznego życia z Jezusem, gdzie naprawdę będziemy żyć według Jego zasad miłości. I, i szczęścia, a nie tych zasad człowieczych, szatańskich, żeby no cierpieć cały czas. Pan Bóg, czy przed upadkiem ludzi, czy po upadku ludzi, się nie zmienił. Był taki sam. Ludzkość się zmieniła. Będziemy o tym jeszcze czytać w tym sezonie. Natomiast ludzkość z tych doskonałych, bezgrzesznych stała się tymi, którzy. Stali się podatni na pokusy tymi, którzy opowiedzieli się w buncie przeciwko Panu Bogu i, i musiało to faktycznie, rzeczywiście od strony ludzkości się to zmieniło. Zastanawiam się, czy zmieniło się, zmieniła się próba, która, której ludzie są poddawani. Ewa była poddana próbie tego, czy zje ten owoc, który jest... Miły dla oczu, godny pożądania dla zdobycia mądrości i taki dobry do jedzenia. I w sumie, później apostoł Jan pisze coś w rodzaju, że, e, w, że, że my jesteśmy kuszeni w bardzo podobny sposób: że mamy porządliwość oczu, porządliwość ciała i pychę żywota. I nieważne, czy się spotykamy z pięknym owocem, który nie należy do nas, czy spotykamy się z czymkolwiek innym, z, cudzą, z cudzym małżonkiem, z nieswoimi pieniędzmi. Z chęcią zrobienia czegokolwiek wbrew, wbrew Bożym przekazaniu, to jest to zawsze jakaś pokusa, żebyśmy jedno z tych, przynajmniej jedno z tych trzech rzeczy przekroczyli w naszym, w naszym życiu. Także Pan Bóg, dał, Pan Bóg dał tą kolejną szansę, ale nie w sposób nie wspomnieć tego, przez którego ta kolejna szansa. I, tej, i, te, i, te, I te wybory, które możemy dzisiaj dokonywać, są, y, są możliwe. Przeczytajmy ten tekst, który jest, który, taki, który jest taki pełen nadziei w tym, y, w tym całym rozdziale y, na, y, na przyszłość. Werset 15. I ustanowienie przyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukończysz je w piętę. To jest pokazane, że przyjdzie. To ktoś, kto uratuje jakby ludzkość, no, to nas, tak. I my teraz to my wiemy, że to jest był Jezus, tak, który, że, ale też pokazano, że póki będzie ten czas jak szatan, jeśli będzie na naszej ziemi, to On będzie. Tutaj jakby napisano, że. U, ukąsić no ją wpięte, tak, że będzie jakby taki nas, jakby mógłby jeszcze tak nas dotykać, ale ten, który pojawi się, to on zdepcze głowę szatanowi. To było na krzyżu, że teraz to już jakby żyjemy tam w tych ostatnich czasach, tak, bo tam już to było, że była wygrana ta bitwa i że już jakby szatan przegrał i już on nie ma możliwości, nie ma możliwości wygrać, nie ma już żadnej możliwości. To jest takie ostatnie, jak znowu wracając do tej, tak, drugiej światowej, kiedy już jakby ten Niemcy widzieli, że oni już przegrali tak naprawdę tą wojnę, bo z drugiej, z, z drugiej no z, tam z dwóch stron, ze wszystkich stron ich już cisnęli. Tak, do, 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 tak powiem, do Niemiec, to oni się nie złożyli broń. Oni się wykonywali te bitwy i się zabijali jakby tych, jakby tych żołnierzy, którzy chcieli już oczyścić swoje państwo, tak, od nich. To jest, myślę, że to jest tak dobrze pokazane, jak, dlaczego to było? Bo to Szatan tak kieruje. Szatan jeszcze chce jak najwięcej zabić. Ludzi i również nas, żeby my nie, nie byliśmy z Bogiem, tak? Dlatego on nas kusi się, dlatego on wywołuje też śmierć, żeby jak najwięcej zabić ludzi, żeby oni nie poznali Boga. Później możemy sobie tylko wyobrazić, jak jest złożona ta pierwsza ofiara, jak sądzimy, no i tutaj prawdopodobnie by, byli nasi prawodzice, poinstruowani, ponieważ już widzimy, że w czwartym rozdziale Abel składa ofiarę z baranka, czyli wyznaje tą wiarę, że będzie ta zastępcza, zastępcza śmierć za ludzkość. E, i, ludzie, e, I ludzie widzą, że Pan Bóg oferuje im, e, bo, bo, ma, mają ten obraz, mają tą wiedzę, że Pan Bóg oferuje im e, ocalenie ich życia, ale kosztem właśnie tej e, śmierci, e, tej śmierci zastępczej. Tymczasem, właśnie to, co Wasili powiedziałeś, że Szatan chce jak najbardziej e, Oddzielić ludzi, o taką fajną myśl powiedziałeś, chcę oddzielić ludzi od Boga, żeby ci ludzie ginęli. Tak? I tutaj wracając do, tej, do tego kuszenia, do rozdziału trzeciego, wersetu czwartego, że wąż do kobiety na pewno nie umrzecie. Kiedy, co powinno, kiedy, kiedy, widzimy, kiedy widzimy śmierć, to jakie, jak, jakie myśli, jakie emocje powinny nam temu towarzyszyć? No, na pewno jest smutek i żal, jak widzimy śmierć, tak? Mhm. Natomiast, jako osoby, które znamy Ewangelię, tą dobrą nowinę, we mnie osobiście jest mnóstwo nadziei na to, że, że to się skończy, że ja się spotkam z bliskimi, że śmierć, że ból, choroby to wszystko minie, że z Bogiem to wszystko minie. I tak, jeszcze wracając do tej nieprzyjaźni między Bogiem a między szatanem, to jeszcze weźmy pod uwagę, że my też jesteśmy obdzieleni Bożą łaską i Bóg nas, jesteśmy też w tym konflikcie, bo o nas się rozgrywa też między innymi. Tak, jak, tak samo jak szatan próbuje podważyć autorytet Boga, tak samo próbuje nas to wszystko wciągnąć. Ale Bożej łasce, jeżeli zaufamy Bogu, to jesteśmy po Jego stronie, i Bóg obdarza nas też taką jakby zdolnością, takim darem. Do tego, aby widzieć też częściowo Jego oczami i tą przyszłość, i teraźniejszość, również, tak? oddzielając nas od, od szatana. Więc, więc no też uczestniczymy w tym konflikcie. I coraz, coraz chyba cięże jest, tak mi się wydaje, może dlatego, że ja żyję w, w tych czasach i widzę, jak jest trudno, gdzie bardzo dużo manipulacji i diabelstwa e, widzimy w stosunku i do młodzieży, i do, e, i do e, też do osób w naszym wieku. Szczególnie poprzez popkulturę, w której teraz żyjemy. I mam tutaj na myśli e, też e, i filmy, i propagowanie pewnej idei e, też, której jest mocno ukryta tak zwana nieśmiertelność duszy, o której wcześniej tam nie wspominaliśmy. Ale która Wszędzie się przewija, w książkach, w filmach dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, gdzie jest pokazany świat magii i tej tak zwanej dobrej magii i złej, gdzie jesteśmy karmieni na każdym kroku, i nasze dzieci są również karmieni, nasi podopieczni są tym karmieni. I też widzimy ogromny wpływ okultyzmu pod płaszczykiem bajki. Czy, czy innych dziwnych historii, ale cieszę się, że Bóg nam też objawia swoją Ewangelię, pokazuje, co jest dobro, co jest zło, i to chyba jest nasza przewaga, że wiemy o tym i trzeba po prostu się tego trzymać. Właśnie widząc śmierć powinniśmy się raczej zwrócić ku temu, kto może nam dać, nam dać życie. Tymczasem. Szatan mówi na pewno nie umrzecie, albo będzie ta dusza nieśmiertelna, albo znajdzie się jakiś inny sposób, albo się odrodzicie w innym ciele. Też ostatnio w popkulturze pojawiają się takie oczekiwania związane z technologią, że zostanie przeniesiona nasza świadomość do wirtualnej rzeczywistości i wiele, wiele różnych innych kłamstw możemy, można tutaj szatan wymyśla. Natomiast cała ta historia z tym drzewem, jednym, drugim, z tym, że właśnie ta śmierć przyszła na świat, pokazuje, że bez Boga życia nie ma. Że to Bóg jest. Że żyjąc w odłączeniu od Pana Boga, jesteśmy tak naprawdę skazani na śmierć. I że nasi pierwsi rodzice nie umarli tylko dlatego, że miała być ta zastępcza śmierć, którą miał, którą miał oferować Pan Bóg. Także to, co możemy zrobić, to, co możemy, mogę zrobić ja, co możesz zrobić ty, drogi widzu. To właśnie żyć w tej łączności z Panem Bogiem. I wierzę, że nawet jeżeli czasami to życie na tej ziemi jest trudne i ciężkie, to wierzymy, że kiedyś będzie to życie piękne i kiedy Pan Bóg usunie wszystko, całe zło, usunie cały grzech, że to życie będzie tak dobre, jak było kiedyś na, na samym początku. I wierzę, że takiego dobrego życia każdy z nas pragnie, że Pan Bóg włożył w, na, w nas to pragnienie do życia, do istnienia, do cieszenia się z Jego darów. I obyśmy właśnie pamiętali, w kim mamy tą nadzieję, w kim mamy pewność tego życia, że tylko właśnie żyjąc w łączności z Nim, to życie może być, to życie może być nam dane. Nie opuszczajmy Pana Boga, nie sprzedawajmy Go za żadne skarby, za żadne zabawki, za żadne przyjemności tego świata, bo to jest niewarte tego wszystkiego. Nic nie jest ważniejsze niż życie wieczne razem z naszym Panem Bogiem. Nasze studium zakończymy modlitwą. Drogi Panie Boże, my dziękujemy Ciebie za to, że Ty dajesz nam tą chęć nauki i czytania Twojego słowa, żeby mogliśmy zawsze pamiętać, że my też w naszym życiu jesteśmy koszeni przez szatana, żeby odłączyć nas od Ciebie, Panie Boże. Pomóż nam zawsze być zwycięzcami, żeby my mogliśmy... Zawsze trzymaj się e, Ciebie, Panie Boże, żeby również my mogliśmy być przykładem dla ludzi w świecie, dla naszych harcerzy, kiedy my prowadzimy nasze zbiórki, obozy, kampy, żeby e, my zawsze pamiętaliśmy o tym, że oni patrzą na nas, a my musimy pokazać e, Ciebie, Panie Boże, dla nich żeby oni mogli zostać też z tobą i nie odejść w ten świat, bo ten świat teraz bardzo dobrze działa, dlatego żeby jak najwięcej zabrać też młodzieży, dzieci od ciebie, Panie Boże, proszę, prosimy ciebie o mądrość dla nas i bądź na, z nami w naszym życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Chciałbym również zaprosić na studium w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy starali się poznać naturę człowieka, jak się zmieniła po upadku w grzech i jaka jest w związku z tym, jaką Pan Bóg daje nam, daje receptę. Zapraszam i do zobaczenia.